Cześć, witajcie. Po dłuższej przerwie wracam do Was z kolejnym filmem. Co prawda dziś krótki materiał, ale bardzo istotny dla uniwersum Jurassic Park. No właśnie, więc co z tą naszą Rexy? Czy to koniec ikony Parku Jurajskiego na dużym ekranie? Posłuchajcie o tym, co może za tym przemawiać. Zapraszam do oglądania. Rexy to najbardziej rozpoznawalny tyranozaur w całym uniwersum. Mogliśmy ją zobaczyć w 4 filmach, prologu do Dominion oraz w Obozie Kredowym i czołówce Teorii Chaosu. Samica została sklonowana w 1988 roku wraz z innymi osobnikami, takimi jak na przykład Buck czy Doe. No i w kontekście najnowszego filmu, którym będzie Rebirth, jest to pierwszy problem, który może wykluczyć Rexy. Dlaczego? Rebirth to pierwszy film, którego akcja wybiega w przyszłość i to aż 5 lat po Dominion, co sprawia, że znajdziemy się w 2027 roku. Rexy w tym czasie musiałaby mieć aż 39 lat. Nawet uwzględniając różne modyfikacje, jakie towarzyszą przy tworzeniu dinozaurów w Parku Jurajskim, taki wiek dla tyranozaura wydaje się czymś niemożliwym. Poza tym Rexy nie jest okazem zdrowia. Po upadku parku w 1993 roku samica żyła dziko na Nublar. W pewnym momencie swojego życia nabawiła się poważnej infekcji zębów, która niemal nie doprowadziła jej do śmierci głodowej. Dopiero paleoweterynarze z Jurassic World wyleczyli samicę, jednak nigdy już nie odzyskała dawnej formy. Kolejna kwestia to starcia z innymi dinozaurami i odniesione w rezultacie liczne rany. Najpoważniejsze dla Rexy było starcie z Indominusem, gdzie też dużo nie brakowało, aby poniosła śmierć. Podobnie było w walce z giganotozaurem. Rexy to bez wątpienia ikona Parku Jurajskiego, ale nic nie trwa wiecznie. Twórcy, zapowiadając Rebirth, mówią, że czas na nową erę, ale czy jest w niej miejsce dla Rexy? Zarys fabuły Rebirth również wskazuje na to, że wiele dinozaurów, które znamy, może się już nie pojawić, a wiek i stan fizyczny, jaki zapewniono Rexy w poprzednich filmach, może działać na jej niekorzyść. Jeśli nawet nie zobaczymy Rexy w Rebirth lub innych produkcjach wybiegających z wydarzeniami w przyszłość, to jest nadzieja, że kiedyś doczekamy się filmu osadzonego na przykład w latach 90., co pozwoliłoby na ponowny powrót królowej z Isla Nublar, którą bez wątpienia jest Rexy. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!